Rolki. Jak podaje Wikipedia, buty z kółkami, które powstały po to, żeby łyżwiarze mogli trenować poza sezonem, latem, w czasie, gdy nie ma lodowiska. I na tym przykładzie widzimy, że środkowe kółka się kręcą, a krańcowe jakby wiszą w powietrzu. I teraz, żeby dotknęły nawierzchni, trzeba lekko pochylić but. To znaczy, że są tak lekko wygięte, jak płoza w łyżwie. Ten układ nazywa się banan i z tego co wiem, niewielu rolkarzy z niego korzysta, co jest dziwne, bo dramatycznie ułatwia skręcanie i manewrowanie, ale jest rzadko spotykane. I teraz rolkę FR Skates kupiłem właśnie ze względu na to, że krańcowe ośki można lekko przekręcić i wtedy kółko się unosi i wtedy można jeździć bardziej po łyżwiarsku. Tak na marginesie, jeśli ktoś jeszcze nie jeździł na rolka i chce się przekonać, czy to mu się podoba i czy to jest coś, w co chce zainwestować czas, to polecam wybrać się na łyżwy, na lodowisko i sprawdzić, czy zabawa jest fajna. Teraz, czym powinna się charakteryzować rolka? Powinna być wygodna, lekka, łatwa w zakładaniu i zdejmowaniu, łatwa w utrzymaniu czystości i higieny, trwała, najlepiej niedroga i tak jak w tym przypadku powinna oferować regulację, czyli możliwość zmiany z układu prostego, gdzie wszystkie koła dotykają nawierzchni, do układu banan, który tak naprawdę jest bardziej naturalny, jeśli ktoś chce sobie po prostu pojeździć. Układ banan nie za bardzo nadaje się do szybkiej jazdy, ale do szybkiej jazdy mamy inne rolki z większymi kołami, więc to jakby inna sprawa. Czyli wygodne, lekkie, łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu, łatwe w utrzymaniu czystości, najlepiej niezbyt drogie i powinny mieć tą regulację, bo to praktycznie nie jest żaden dodatkowy nakład, żeby umożliwić regulację ośki. Takie są założenia. No dobra, przyjrzymy się. Waga taka sobie. Utrzymanie czystości. Wyciągamy papuć, czyli tak zwany liner. Można go umyć, wyprać, ułożyć z powrotem, czyli utrzymanie czystości w porządku. Wygoda. Szybkość zakładania. Zakładam papieć. Próbuję ten język jakoś tu wcisnąć, ale nie da się tego zrobić. Tu są takie miękkie wypustki, które wchodzą jakoś pod spód. Nieważne jakbym kombinował, nie da się tego założyć. Wkładając stopę do środka, zawsze będzie uciskać. Więc wyjmuję papucia, układam to tak, żeby było w porządku. Tak, zaciskam. Udało się. Teraz sznurówki. Najpierw mamy w skrupie dwie dziurki. Tam sobie wchodzą sznurówki, jest normalnie. Nagle zamieniają się w takie zewnętrzne, metalowe, nie wiem nawet jak to nazwać, z ostrymi krawędziami. Teraz tu trzeba przetkać sznurowadła, ponieważ ta ma ostre krawędzie, to sznurowadła bardzo szybko się przecierają. I mamy takie dwa elementy. Nagle znowu mamy dziurki. Ok. Nie wiadomo dlaczego, to nie ma sensu, bo w tym miejscu akurat mogłoby to iść górą, bo tutaj to trochę uciska. Ale dobra, zaciągamy. Następne dziurki. I teraz następne już są w linerze, czyli w papuciu. Żeby się do nich dostać, trzeba ten plastik odgiąć, co nie jest łatwe. Przetkać to tu z
tej strony są tu pod spodem. Przetkać. Jest. Teraz trzeba to zaciągnąć nie za mocno, bo będzie uciskać, ale nie za słabo, żeby nie było za luźne. Jeśli się udało to w miarę ogarnąć i opanować, możemy but zasznurować. Teraz u góry jest obejma plastikowa z ząbkami, tutaj z takim zamknięciem, to trzeba wprowadzić ten zatrzask, to trzeba dać pod spód, to musi być cały czas otwarte, to trzeba jakimś cudem tam wepchnąć tyle, ile potrzeba, nie za dużo, nie za mało, po to są te ząbki, i zamknąć i zacisnąć. Czasem jest za dużo, trzeba popuścić, zrobić jeden ząbek mniej, jeden więcej, trzeba nakombinować się, ale to da się założyć. Na koniec jest rzep, który trzeba przeprowadzić przez oczko, zaciągnąć i zamknąć. Czyli mamy dziurki, jakieś takie karabinczyki, dziurki w linerze, rzep i taki plastikowy wynalazek. I rolka jest założona. Z doświadczenia mogę powiedzieć, ale to z prawej wychodzi. Nie wiem dlaczego lewa jest w miarę znośna, prawa, nieważne jak będę kombinował, albo uciska wewnętrzną stronę, tutaj zaczyna trzeć delikatnie, delikatnie i po przejechaniu godzinie jazdy, tu jest bąbel, albo jak docisnę mocniej, coś mnie uwiera od środka i tutaj w środku boli. Nie wiem, jakaś kość, jakiś coś jest nie tak. Nieważne jakbym kombinował, nie da się tego założyć poprawnie. Nie da się tego założyć łatwo, ani nie da się tego założyć szybko. To jest proces zdejmowania. Odklejamy. Odpinamy. Wyciągamy. Trzeba to rozsznurować. Wyciągnąć. Wszystkiego mam dość. Uwaga. Założone. Zdjęte. Założone. Zdjęte. Ja wiem, że ona nie wygląda dobrze, bez lekko zajechana, ale ciężka, lekka. Trudno założyć, łatwo założyć. Super trwała, jak widać. Zajechana, ma ponad 20 lat. Jest ciągle w dobrym stanie do jeżdżenia. Ciągle robi, co ma robić. Papuć strasznie zniszczony, ale można go utrzymać w czystości. Jest wygodna. Ma jeszcze taki dodatek, że tu mamy taki jakby błotnik. Gdy się kręci, większość paprochów zostaje pod błotnikiem albo leci tam. Ta, gdy się kręci, po jednej wycieczce cały but jest upaprany. Przy
Przyjrzyjmy się temu zapięciu, bo to jest podobne. Tutaj mamy ząbki od środka, wkładamy je tak głęboko, żeby pasowały. Raz dopasowane, pasują zawsze. Teraz zamknięcie klamerki, pstryk zamknięta, pstryk otwarta. Tutaj ta część, która powinna być ruchoma i odpinana, jest przypięta na stałe. Ta część, która powinna być ustawiona raz i na stałe, za każdym razem trzeba z nią walczyć. Jest na odwrót. Zamiast użyć jednego sposobu zapinania dla całej rolki, który jest skuteczny i łatwy w zapięciu i zawsze trzyma raz przyjęty wymiar, tutaj mamy plastik, który jest w całości odwrotnie skonstruowany, zupełnie bez sensu. Mamy jakiś rzep, który lata na wszystkie strony przy zakładaniu i zdejmowaniu. Mamy sznurowadła, które za każdym razem trzeba dociskać i próbować, żeby coś pasowało, które przechodzą przez dziury, przez jakieś krabinki, przez dziury w linerze. To jest totalnie bez sensu. Co się stało? To jest końcówka lat 90. Projekt prawie idealny. I tutaj też kółka są regulowane. Tania, z plastiku, super trwała, lekka, wygodna, szybka w zakładaniu i zdejmowaniu. Projekt idealny. Tu wszystko jest spieprzone. Nawet gdy już uda się to założyć, to albo uwiera, albo uciska gdzieś w kość. Niech mi ktoś wyjaśni, co się stało. Kiedyś oglądałem film z połowy lat 90. pod tytułem Hackers z młodą Angeliną Jolie i właśnie tam widziałem takie rolki i wtedy stwierdziłem, że takie coś chcę mieć. Niestety już się ich nie produkuje od dłuższego czasu. Na szczęście udało mi się zdobyć kilka par, więc mam zapas. I na tą chwilę normalne, porządne, sensownie zaprojektowane rolki można znaleźć już chyba tylko w Afryce. Niech ktoś mi wyjaśni, co się stało? Dlaczego współczesne rolki są niewygodne, ciężkie i sposób zapinania jest absurdalny? Co się stało? Skate also, right? I've been skating for 9 years, but I like skating very much because skate is a good sport. It makes me fit, makes me get my balance, makes me move very well. And best in the things I like most in skate is jump. I do high jump most, and I do aggressive also. My name is Omotosho Samson, super tall. I do skating, rollerblades. I do unicycle. I do BMX, a little BMX. Anything moves, trust me, just bring them in. I'll do. I love rollerblades because when you're doing rollerblades, you're unstoppable. Rollerblades is just like magic. You do the impossible. When the impossible comes, the possible. Because normally on your skates, you can't do 360, you can't go backward. You can't do a flip. But if I'm on my blades, I can do that.